No siema, wybił wtorek, 17.17, więc oczywiście zaczynamy nowy film. Więc teraz przetestujemy sobie równe 10 najdziwniejszych zawodów świata według ChatGPT. Żeby dodać nutkę zaskoczenia, kazałam Chatowi wygenerować 20 zawodów i będziemy sobie generatorem losowych liczb w Google losować. Od 1 do 20, który będzie pierwszy? 17. Pod 17 kryje się ustawiacz makaronów spaghetti na talerzu, czyli artystyczny układanie makaronu do zdjęci filmów. Lecimy. Przeteleportowaliśmy się w miejscu i na dodatek w czasie mamy zrobiony makaron. No, także jak rzucić makaron, to on wygląda w ten sposób. Nie najpiękniej, a tutaj dwa razem. O, łamią się. Ej, to wygląda jak włosy roszpunki. Wzięłam do tego trochę zielska. Tada! Jesteśmy już po pierwszej pracy i oceniam ją na 5 na 10. Po pierwsze, jest bardzo ciekawa, ale trudniejsza niż mi się wydawało. Ten makaron się ciągle łamał, kleił i nie chciał wyglądać tak, jak ja chciałam, żeby wyglądał. Generatorze, powiedz mi, jak mam żyć. 6. Instalator świątecznych światełek. Może nie pora, ale chętnie zamontuję gdzieś światełka choinkowe. Znalazłam tylko jednokolorowe lampki, dlatego postanowiłam użyć ich na drzwi. Więc będziemy obklejać ramę drzwi taśmą. Tak wygląda moja ręka przed wejściem na prowizoryczną drabinę zwaną krzesłem. Pro tip, zawsze przyklejajcie lampki włączone. Wtedy będziecie wiedzieć, czy coś się może psuje, może coś trzeba przestać. Lipa by była przykleić całe lampki, potem włączyć i zobaczyć, a jednak nie działa. Druga praca właśnie została skończona i mi się całkiem podobało. Muszę się przyznać, że święta kocham i klimat świąteczny zawsze jest spoko, więc oceniam tą pracę na 8 na 10. Sprawdźmy, jaka będzie trzecia praca. 14. Sprawdzacz miodu. Ocenia jakość i smak różnych miodów. No i jestem. Mam dwa miody z lokalnej pasieki i taki ze sklepu. Oba są akacjowe, bo to jest mój ulubiony rodzaj miodu i innego w domu nie mam. No to lub. Mogłabym miód jeść łyżkami. Serio, nie wiem, co mam mówić, bo to takie dobre. Ja używam głównie tego miodu do herbatek, ale teraz mam ochotę go pierniczyć całego łyżką. Czy poczuję jakąś różnicę? Jest ogromna różnica. Ej, naprawdę. To jest niby akacjowy, ale one smakują totalnie inaczej. Ten jakby jest taki wyrazisty bardzo, ale nie w dobrym tego słowa znaczeniu. Dobra, miodową pracę oceniam 10 na 10. Można sobie poczuć jak wytrawny tester, wyczuwać jakieś nutki smakowe i testować mnóstwo słodkiego miodu. 9. Specjalista do wróżb z fusów kawy. Najpierw oczywiście kawę trzeba wstawić, a że ja nie piję kawy i to serio, piłam ją może z dwa razy w życiu, to będzie ciekawie. Sprawdźmy, czy w ogóle jakaś jest i nie oceniajcie mnie po kawie, bo ja się nie znam. Dobra, mamy coś takiego, kawa rozpuszczalna. Mamy też coś takiego, chyba obie są rozpuszczalne, więc musimy kombinować. Wezmę trochę tej otwartej kawy, nasypię jej do filiżanki i zaleję lekko wodą. No, nie wyszło. Pierwszy plan nie wyszedł, bo kawa się cała rozpuściła od razu i nie była nawet kawowa. Więc teraz weźmiemy tą i liczymy na cud. No i zobaczmy, co tu się wywróżyło. Statek, taką łódkę i żagiel. Tutaj może gwiazdy, czyli jakaś żegluga nocą. Ciężko mi wymyślić, co może być wróżbą, jeśli widzisz statek płynący nocą. Może ten statek płynący nocą to jest zwiastun super wycieczki cruzem. Tym takim, wiecie, ogromnym statkiem pasażerskim z mieszkankami, basenami i w ogóle. Praca z kawą zdecydowanie nie jest dla mnie, bo ani smaku, ani zapachu nie lubię, więc oceniam ją 5 na 10, ale zabawa na pobudzenie wyobraźni super 20. Rzeźbiarz w maśle. Teraz będziemy rzeźbić maśle. Próbuję wyrzeźbić różę, która tak jakby sobie leży na tym maśle. Zobaczymy, jak mi wyjdzie. Skończyłam różyczkę. Prezentuje się ona tak. What the hell? Oh my god! A pracę
oceniam 10 na 10. Jest mega relaksująca i można sobie tak posiedzieć, pogrzebać. Masło między palcami jest mega mięciutkie i milutkie. I jak się coś ułamie, to możecie sobie z powrotem dokleić i nie ma większego problemu. Zarąbista praca! Dziesiąteczka. Tester kapeluszy. Potraktujmy to trochę szerzej i będzie to tester wszelkich nakryć głowy, więc zbieram wszystkie czapy, które mam w domu i lecimy. Ta-da! Pum, 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 pum. Ta czapka jest mega spoko, ale bardzo ciąży i bardzo spada. Moje nowe nabytki, czyli czapki letnie. Pierwsza, całkiem fajna, tylko się wygniata tutaj. Ta czapeczka jest mega spoko, mega wygodna, nie spada. I ona jest taka zwykła, klasyczna, ale druga jest na kucyka. Ale wyglądam w niej tragicznie. Czapki z takim patentem super, ale wybierzcie inną, nie taką. To jest moja czapka nurkowa. Dostałam ją razem z suchym skafandrem, który kupowałam. Czapki tak 7 na 10. Fajna praca, ale były już lepsze. 3. Sprzątacz gum do rzucia. Mamy gumę na materiale i teraz próbujemy ją odlepić. To jest nasza praca. Dobra, próbujemy najpierw nożem. Ej, idzie całkiem nieźle. Aha. Wcale jednak nie idzie nieźle. Widziałam takiego haka w internecie kiedyś, żeby włożyć to do zamrażarki i wtedy może odejdzie ta guma, ale wymyśliłam, że zamiast wkładać to do zamrażarki, to zamrażarkę włożę tutaj, czyli wezmę lód. Trochę twardy. Ale się odrywa. Patrzcie, stwardniała, no. No i szmatka odratowana, ale żeby była w pełni czysta znowu, trzeba by było jeszcze trochę posiedzieć. Jak dla mnie 0 na 10. No już się trochę napracowaliśmy, ale zostały 3 ostatnie robotki. 11. Fotograf chmur. Ogólnie praca fotografa nie jest zbyt prosta, a jeszcze fotografa chmur. Tutaj nie ustawisz sobie modela, jak ci się podoba. Tą pracę oceniam na 8 na 10. Przedostatnim dziwnym zawodem według ChatGPT będzie jedyneczka. Profesjonalny przytulacz. Lecimy zobaczyć, co robi mój narzeczony i go przytulić z nienacka. Praca przytulacza brzmi super, ale ja bym chciała przytulać tylko osoby, które lubię i kocham, więc chyba nie jest dla mnie, więc daję jej 1 na 10. Ostatnia praca, 7. A jest to degustator wody. No, wodę to ja w sumie lubię. No i degustować oczywiście będziemy wodę z kranu versus jakaś tam woda kupna. Zaczynamy. Kurde, nie wiem, która to która była. Woda jak woda. Jo, ale czuć różnicę. Żartuję, absolutnie nie czuję różnicy. Degustatorem wody chyba jestem średni. Ten zawód oceniam na 3 na 10. Jest tak bez sensu, że nie mogę dać mu więcej. To było 10 najdziwniejszych prac i widzimy się w kolejny wtorek o 17:17. Zostawcie lajka, zostawcie suba. Pa!